Witam w piątek 21 października. Dzisiaj krótkie podsumowanie tego, co wydarzyło się w mijającym już pomału tygodniu. Jednocześnie chciałem poinformować, że nie ukaże się wyjątkowo dzisiaj ten tradycyjny komentarz przed zamknięciem publikowany około godziny 15.15, 15.30. A więc jeśli chodzi o WIG20, jak już wiemy, popyt po raz kolejny, po raz trzeci dokładnie, inicjuje w tej chwili ruch odreagowujący z przedziału 1713-1716. Wczoraj doszło do naruszenia lokalnej zapory podażowej 48,52, która pełni teraz funkcję intradayowego wsparcia technicznego. Natomiast tym głównym wyzwaniem dla popytu pozostaje jednak przedział 1771-77, bardzo charakterystyczna bariera podażowa Fibonacciego. Już dwukrotnie popyt mógł przekonać się, że w tym właśnie rejonie podaż wykazuje się dużą aktywnością. Tak więc udana próba negacji strefy 71-77 uwiarygodniłaby cały ruch zapoczątkowany w przedziale 1713-16 i tak jak sugerowałem wczoraj, byłaby to zapowiedź kontynuacji tej inicjatywy z możliwością przetestowania średnioterminowego węzła 1806-10, czyli strefy, jak pamiętamy, wyznaczonej już na bazie zniesienia 61,8 całej pokazywanej w tej chwili po fali spadkowej. Sygnał negatywny, taki lokalny, intradayowy, to powrót poniżej węzła 48,52. Niewykluczone, że po raz czwarty indeks zameldowałby się wówczas w tym respektowanym w ostatnim okresie przedziale wsparcia 1713-16. A więc krótko podsumowując, brakuje cały czas tej przysłowiowej kropki nad i w postaci negacji historycznie potwierdzonego już oporu 71-77. Kontrakty tutaj w ostatnim okresie rzeczywiście nieźle funkcjonują strefy cenowe Fibonacciego. Chodzi mi o ten punkt zwrotny na przykład, który ukształtował się w przedziale 77-81, czy lokalne przesilenie, do jakiego doszło w węźle 1710-1713. Natomiast nie możemy mówić o dużej skuteczności w kontekście strefy 1752-56. Średnio, mówiąc w cudzysłowie, ta strefa jest respektowana. Wczoraj doszło do jej naruszenia, dzisiaj również doszło do jej naruszenia. No niemniej jednak węzeł składa się między innymi ze zniesienia 61,8. Kilka innych projekcji i zniesień koncentruje się w tym przedziale cenowym, więc na razie jeszcze nie eliminowałbym z wykresu analizowanego węzła. W każdym bądź razie przede wszystkim zwróciłbym tutaj uwagę w kontekście intradayowego wizerunku technicznego kontraktów na najbliższe wsparcie 1740-42. Ciekawa zapora popytowa wytyczona na bazie 38,2 całego ruchu wzrostowego. Tutaj mamy też do czynienia z symetrią. Wyjaśniałem tę kwestię we wczorajszym komentarzu. No i zapora 1777-81, czyli taka główna bariera podażowa Fibonacciego, analogiczny węzeł w stosunku do strefy 71-77 na indeksie WIG20. Strefa na kontraktach posiada dodatkowe wzmocnienie w postaci górnej linii kanału i dopiero jej przełamanie, podobnie jak w przypadku WIG20, uwiarygodniłoby całą inicjatywę byków i byłby to sygnał kontynuacji ruchu wzrostowego. Sygnał negatywny z kolei to przełamanie wsparcia 1740-42. Wówczas można byłoby już nabrać wątpliwości, jeśli chodzi o cały ten ruch zapoczątkowany w przedziale 1710-1713. Indeks DAX. Ciekawa sytuacja techniczna. W tej chwili wydarzenia rozgrywają się w rejonie zniesienia 88,6 tej właśnie fali spadkowej, poziom 10713. No i na wykresie, o czym już też wielokrotnie wspominałem, ten wątek pojawił się również wczoraj. Można w tej chwili zlokalizować taką potencjalną, ale bardzo wiarygodną formację harmoniczną X. A, B, C, D, bądź X, A, B, C, D. I niezależnie od jakby tutaj oznaczeń, w przedziale 10850-10860 wypada aż 6 bardzo wiarygodnych projekcji i zniesień Fibonacciego. To tworzy według mnie niezwykle wiarygodny obszar oporu i jeśli bykom udałoby się
dotrzeć do wymienionego pułapu cenowego, to tutaj osobiście spodziewałbym się wzrostu aktywności podaży. Jeśli nic takiego by się nie wydarzyło i ten wąski przedział oporu, czyli 10 850, 10 860 zostałby zanegowany, to mielibyśmy również do czynienia z negacją prospadkowej symetrycznej formacji XABCD, co wygenerowałoby relatywnie silny sygnał kontynuacji ruchu wzrostowego. Na razie jednak są kłopoty z takim trwałym przełamaniem pułapu 10 713 wytyczonego na bazie 88,6. Najbliższe wsparcie, również ciekawe, bowiem składające się z dwóch podstawowych wzniesień 38,2, 61,8, to węzeł 10 500, 10 535. Przełamanie tej strefy to krótkoterminowy, negatywny sygnał techniczny. No i S&P, dość w tej chwili defensywny indeks, przynajmniej w relacji do indeksu DAX, bowiem tutaj cały czas po przełamaniu dolnej zielonej linii kanału są problemy z wykreowaniem ruchu powrotnego. Na przeszkodzie tutaj bykom stoi również zniesienie 38,2, czyli pułap 2145, a tym kluczowym węzłem podażowym, o czym już wielokrotnie wspominałem, pozostaje przedział 2163-2168 i dopiero negacja tej strefy w kontekście prowzrostowego układu A, B, C, D z projekcjami wypadającymi w przedziale 2100-2105, negacja strefy 63-68 wygenerowałaby sygnał powrotu do bazowej zapory podażowej 2199-2205. Natomiast takie utrzymujące się i przedłużające się próby wykreowania tego ruchu powrotnego, no mogą oczywiście jak zwykle w takich sytuacjach stać się, mówiąc w cudzysłowie, taką pożywką dla podaży. Natomiast no, cały czas brałbym pod uwagę jednak obecność bardzo silnego wsparcia na indeksie S&P, czyli węzła 2100-2105. Stąd prosty wniosek, że dopiero negacja tej strefy, czyli również załamanie prowzrostowego układu A, B, C, D, to bardzo negatywny, krótkoterminowy sygnał zapowiadający możliwość przedłużenia się czy też rozwinięcia się kolejnej podfali spadkowej za ocean. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.